47-letni mieszkaniec naszego powiatu, kierując samochodem Peugeot, zajechał drogę pojazdowi ciężarowemu, który był w tym momencie w trakcie wyprzedzania Peugeota. Doszło do zderzenia się tych pojazdów. Kierowca z Peugeota doznał obrażeń głowy, został przewieziony do szpitala. Pacjent z wypadku trafił z obrażeniami głowy, urazem odcinka silnego kręgu słupa. Jest zaopatrzony, wykonane są badania diagnostyczne. W stanie ogólnym jest dobrym, przytomny, w pełnym kontakcie. W tej chwili jest konsultowany neurologicznie. Pojazdy zostały zabezpieczone do dalszych szczegółowych oględzin. Droga została zablokowana na około 4 godziny. Policjanci musieli zabezpieczyć to miejsce w celu wykonania szczegółowych oględzin miejsca zdarzenia. Po jakimś czasie ruch odbywał się już wahadłowo, niemniej jednak utrudnienia ruchu na tej drodze w tym czasie były właśnie spowodowane tym zdarzeniem drogowym. Kierowca samochodu ciężarowego był w chwili zdarzenia trzeźwy, natomiast od kierowcy Peugeota została pobrana krew. Ja, korzystając z okazji, chciałbym zaapelować do wszystkich użytkowników czterech kółek o ostrożność, o stosowanie się do znaków nieprzekraczania prędkości, o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy przede wszystkim ruchu drogowego.